No jest ulga, chyba wszystko się udało. No pamiętam, jak cię widziałem, jak wylatywałeś, byłeś taki szczęśliwy, potem powrót, no to była totalna załamka i teraz znowu ten humor wrócił. No tak, no wróciło już od wczoraj, tak? Gdzieś tam mniej więcej się spodziewałem. Nie wiedziałem na 100%, ale mniej więcej tam Andrzej zapewniał mnie, że może będzie dobrze, że czekamy, no to liczyłem na to, że po prostu się uda, no i się udało. No dzisiaj rano już wstałem, sparring zrobiłem i lecę, tak? Lecę im pokazać, kurczę, co to znaczy polska siła. No jak ty dzień tutaj spędzałeś? No bo to trochę rozbiło te przygotowania, no ale ty nie siedziałeś na tyłku. Nie, ja robiłem normalnie tak samo, jak miałem robić, tak? Czyli wszystko to samo. Z trenerem na Skype'ie praktycznie co chwilę. I trening i to samo. Notabene więcej rozmawiam z trenerem na Skype'ie niż jest w Polsce. Także to też śmieszne, bo w Polsce to jest trening i cisza i nie ma gadania. I po treningu troszkę, a tutaj siedzę i gadam. Co to opowiadam, mówię, co i jak, także... Początkowo miał być sparing z Oaklandu w Chicago, a kto tutaj zastąpił? Tutaj sparowałem z Rękowskim i Agi Kabelian, taki Rumun. Ten. Bardzo fajnie, Turek taki, fajny, tak jak mówię, fajny chłopak, 21 lat, gdzieś tam duże ambicje sportowe, mało może walk jeszcze się gubi tam, ale fajnie idzie do przodu, gdzieś tam wywiera presję, nie jest zły chłopak. No właśnie wpłynęło to, że ty parę dni straciłeś, jakby to forma jest taka, jak... A czy widać, żeby wpłynęło? Nie. No, spodziewałeś się takiego wsparcia, jeśli chodzi o ambasadę amerykańską? No bo tutaj rzeczywiście no, zrobili wszystko, żeby się udało. No nie spodziewałem się, dlatego bardzo dziękuję i chciałbym podziękować jeszcze raz ambasadzie, bo gdyby nie to, to w ogóle nie byłoby mowy o walce. No i swoim menadżerom, którzy stanęli na głowie, żeby doprowadzić do tej walki. Co teraz czeka Jenningsa? No to wszystko zobaczymy 25, na pewno, kurde, będę zrobił dam siebie wszystko i skopię mu tyłek, tak? Nawet 25 wojna. A ty co sądzisz o gender? No powiedz, jaką masz wiedzę o gender? No nie wiem, czemu się śmiesz, nakręć go, ciężko, niech powie. Ostatnio mnie wkopał w to, kurde, ja się tam, kurde, wróciłem. No. Nakręćcie go, kurde, niech powie, co sądzi o gender.